Witam Was, jestem na premierze buta Reebok Flow Tri. To jest but z różnymi magicznymi technologiami zmieniającymi zasady gry, czyli to znaczy tłumacząc dokładnie z angielskiego Game Changing Revolution. Ale to co ciekawe, szczególnie mi się wydaje, to spotkałem tutaj jednego trenera Reebok Run Crew, który planuje zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio na 400 metrów i nigdy w życiu wcześniej nie trenował sprintów, a ma już dzisiaj 31 lat, także posłuchajcie rozmowy z ciekawym człowiekiem Tomkiem Sypniewskim. Tomek, jesteś osobą, która z tego co słyszałem chce przygotować się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w sprincie, to znaczy na 400 metrów, tak? Zgadza się, już się przygotowuję. Już się przygotowujesz. Powiedz, czy ty masz jakiś background sprinterski? Absolutnie nie. Nie mam nawet, zależy co nazywamy backgroundem, ale bieganie trenuję od półtora roku. Powiedz nam trochę o swojej w ogóle sportowej przeszłości, czy teraźniejszości. Tą przeszłością to mogę się pochwalić, sprinterską i biegową nie, ale ogólnie w sporcie jestem od prawie 25 lat i parałem się wieloma konkurencjami. W każdej starałem się aspirować i na poziomie mistrzostw Polski. Było to piłka ręczna, było to siłowanie na rękę, tak daleko od siebie wiem te sporty, ale to była historia, to było piękne doświadczenie mojego życia. Ostatnie 5 lat to crossfit, aktywnie jako trener, troszeczkę jako zawodnik, prowadzę swój klub w Warszawie. I można powiedzieć, że dzięki crossfitowi, dzięki któremu w wieku 31 lat stwierdziłem, że jestem naprawdę w ogólnie najlepszej formie życia, postanowiłem, że postawię wszystko na jedną kartę, postawię na swoje młodzieńcze marzenie, czyli zostania wybitnym sportowcem i dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. I trochę taką drogą analizy postawiłem na bieganie, postawiłem na sprinty, bo tutaj odkryłem swój talent życiowy. Ale to było takie, no właśnie, ta droga analizy mnie interesuje. Uznałeś, że ten sprint na 400 metrów będzie najbardziej obiektywnym sprawdzianem tego, w jakiej jesteś formie? Czy... Nie, właśnie. Jakbym miał być szczery, to zaczęło się pod względem rozsądnej analizy. Postawiłem na rzut oszczepem, który spróbowałem. Dosyć szybko życie i moje ciało zweryfikowało to, że do tego sportu się nie nadaje, więc przez przypadek mój trener stwierdził: Tomek, cel zostaje ten sam, bo to jest marzenie, spróbujmy biegać. Pobiegłem 400 metrów, wiedziałem, że to jest to. I w ciągu... Mój trener crossfitu czy... Nie, mój trener, który mnie wtedy przygotowywał fizycznie do rzutu oszczepem. Mój trener przygotowania fizycznego, przygotowania motorycznego. I tak to się zaczęło. Popłynąłem kompletnie, zakochałem się. Poczułem po pierwszym biegu, po pierwszym kółku, chociaż biegłem po raz pierwszy w życiu 400 metrów pełne lekkoatletyczne kółko, że to jest to, że mam do tego dar i że chcę to robić. Że mam tą wytrzymałość i tą, że tak powiem, ten charakter, bo do tego dystansu trzeba mieć charakter. Więc teraz buduję szybkość głównie. Zajmuję się szybkością. Technikami idzie bardzo fajnie. Rozumiem, że masz jakieś też co jakiś czas sprawdziany, tak? Mhm. Jesteś w stanie powiedzieć, ile jesteś w stanie w tym momencie zrobić, 400 albo 200 metrów? 400 metrów to jest teraz około 50 sekund. Przy czym rok temu to była pierwszy mój bieg minuta 8. Więc fajny dystans. No brakuje jeszcze powiedzmy około 5 sekund, żeby zrobić kwalifikację na igrzyska i wiem, że wśród osób, które te 400 biegają od wielu, wielu lat, to jest średni czas, ale biorąc pod uwagę, że zacząłem półtora roku temu w wieku 30 lat, no to już samo można ocenić, jaki czy to jest ten progres. Ten trening jest zupełnie autorski, czy próbujesz się skontaktować z jakimiś ludźmi, którzy od lat trenują tą konkurencję? Mam wielu cudownych trenerów, specjalistów, którzy mi pomagają na wielu polach, więc to jest mocno autorski program, bo nie mogę przykładać miary swojej do osób, które tym się parają od kilkunastu lat i na przykład są po AWF-ie i biegają sprinty, więc bardzo dużo pomaga mi mój fizjoterapeuta, który też kocha biegać, można powiedzieć, że ustawiamy moje ciało pod bieganie, trochę je przestawiamy z tego, co robiłem do tej pory, czyli crossfit, siłowanie na rękę, pod bieganie i tu jest olbrzymi progres. Taki trener mój od biegania, który spina wszystko taką ramą, on jest w Wielkiej Brytanii, jest to Walijczyk, były sprinter bardzo dobry, brytyjski, on mnie tak prowadzi, można powiedzieć, mentalnie, psychicznie, ale mam też trenera od techniki tutaj w Polsce biegowej. No dobra, ale czy masz w ogóle jakieś założone takie, wiesz, milestone'y, można powiedzieć, które mają cię doprowadzić do tego, czy wynikowe, czy jakieś, no, czy będziesz musiał prawdopodobnie, wiesz o tym, że będziesz musiał się sprawdzić oficjalnie na przykład na Mistrzostwach Polski, czy zrobić jakieś minimum kwalifikacyjne. Tak. I w jakimś momencie trzeba będzie tam pewnie wejść w te takie szykany tam. Mhm. Tak, już mówię, w tym roku chciałem tak czysto dla głowy, żeby już szybko na głęboką wodę wskoczyć i
wystartować na Mistrzostwach Polski, bo jest taka możliwość, po prostu płacąc wpisowe można się sprawdzić, ale odpuściłem, stwierdziłem z trenerami, że jeszcze ciut za wcześnie. Ja mam stety albo niestety taką cechę, że zawsze na zawodach, jakie jest rywalizacja, jaki jest turniej, to biegnę dużo, dużo szybciej niż na treningach, co jest dużym plusem. Minusem jest takim, że często okazuje się, że biegnę szybciej niż mi ciało jest jeszcze gotowe, więc bardzo mnie to boli po takich zawodach. Po testach każdych ja dochodzę długo do siebie. No więc to powinno cieszyć, że bardzo jesteś w stanie na zawodach tyle się wyciągnąć. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy i to uważam, że jest moja absolutnie przewaga i moja silna strona. Tylko że to wybija mnie na 2-3 tygodnie z rytmu treningowego, więc właśnie mój ten trener z Wielkiej Brytanii bardzo mnie tutaj stopuje, jeżeli chodzi o testowanie się co chwilę. Ja wiem, że to jest modne, wiem, że to jest czasem potrzebne dla głowy, żeby co chwilę sprawdzać, czy ten trening działa. Bardzo mało robię testów. Wiem, co mam poprawić, bo mam tyle lat do nadrobienia w technice, w sile biegowej, wytrzymałości i to robię. Więc plan na ten rok to jest już tak swobodnie, znaczy złamać 50 sekund, oficjalnie, mniej lub bardziej oficjalnie, i przyszły rok Mistrzostwa Polski. Już sprawdzić się z najlepszymi w Polsce. A 200 metrów biegałeś? Biegałem, ale nie znam swojego czasu. Nie znam swojego czasu. Oceniam go na jakieś między 23 z hakiem, pewnie coś takiego. No. Gdzie mój ulubiony dystans, żeby była jasność, 200 metrów, ale na razie podchodzę do niego tak właśnie. No, nie chcę go wymierzyć tylko w czasie, ale absolutnie mój ulubiony dystans. Gdzie trenujesz? Biegam na wszystkich stadionach Warszawy. AWF, Agricola i wieczorami wkradam się na Skrej tam. Masz jakiegoś swojego biegowego idola? Mam. Bolta. Tak. I nie dlatego, że jest najszybszy, bo to najłatwiej, prawda, wierzyć, mieć idola najszybszego, tak jak Jordana czy kogokolwiek innego. Bardzo dużo od niego czerpię i się uczę, jeżeli chodzi o jego podejście mentalne. Oczywiście teraz moim idolem jest Van Niekerk, który zamieszał w świecie sprinterskim. Pojutrze lecę do Londynu właśnie go obejrzeć. Mam bilety na finał 400 metrów jako taki kolejny mocny element mojej wizualizacji i pracy mentalnej, bo to jest super ważne, żeby poczuć tą atmosferę, bo do tego dążę, żeby być częścią tej atmosfery. Mam nadzieję, że będę świadkiem na żywo rekordu świata kolejnego na 400. Że on jest w stanie złamać 43 sekundy, wszyscy to wiedzą. Pytanie, czy podejmie taką decyzję. A czemu Bolt? Ja trenuję, pomimo mojego wieku, trenuję jakby całkiem inną filozofią, czyli stawiam zdecydowanie na jakość, zdecydowanie na regenerację i na cierpliwość. W sprincie nie ma tak, że im więcej, tym lepiej. Ja wiem, że taka szkoła jeszcze wśród wielu trenerów dominuje, że nawet 400 metrów, który jest ciężkim dystansem i trzeba klepać 500, 300, 400 do upadłego. Ja po pierwsze, moje ciało by tego nie wytrzymało, więc ja muszę tutaj podejść bardzo indywidualnie. Po drugie, uważam, że sprinty i szybkość to jest luz w ciele, a nie siła, ciężary i za dużo. Absolutnie, więc Bolt jest ucieleśnieniem tego, że luz mentalny i fizyczny jest drogą do szybkości, a nie wiadomo jaka moc, tak jak popatrzmy na Amerykanów. Bolt uważam, że w ogóle jest niesamowitym sportowcem i nie oglądam, znaczy wiadomo, obejrzałem wszystkie, ale nie tyle oglądam go biegającego, tylko oglądam go bardzo dużo na mówiącego. Jest cykl kilku bardzo ciekawych wywiadów z nim, z Glennem Millsem, jego coachem. I tam jest wiele odpowiedzi, czemu jest najszybszy. Polecam wszystkim właśnie posłuchanie Bolta, czyli luz, swoboda, relaks graniczący po prostu nieporównywalny z tym, co na przykład ja tutaj jeszcze widuję wśród polskich sportowców, bo kilku z nami i mam z nimi relacje. Luz, swoboda, tak jak mówię, umysłowa, cielesna jest drogą do szybkości. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.